Idziemy prosto wzdłuż ulicy Komorowickiej. Proszę zwrócić uwagę na kamienicę na rogu ulic, która strona to przykład architektury funkcjonalistycznej z okresu międzywojennego. Był to dom mieszkalno-sklepowy zaprojektowany specjalnie dla kupca Franciszka z Huberta. Jego autorem był renomowany Cieszyński architekt Alfred Wiedermann. Idziemy dalej prosto. Kolejnym ważnym punktem na mapie Bielska-Białej jest kościół ewangelicki Marcina Lutra, w stronę którego zmierzamy. Korzystając z okazji opowiemy Państwu krótko o parafii ewangelickiej w Białej. Powstała ona pod koniec XVIII wieku. Kilka lat po ogłoszeniu przez cesarza Józefa II edyktu tolerancyjnego dla ewangelików. Był to dokument który dawał kościołowi ewangelickiemu prawo do prowadzenia nabożeństw i usług. Kościół Marcina Lutra był pierwszym kościołem ewangelickim w Galicji. Co ciekawe, od początku istnienia posiadał wieżę z dzwonem, co było zakazane na Śląsku austriackim. Dochodzimy do ulicy Targowej